Pracownicze plany kapitałowe z punktu widzenia przedsiębiorcy dobrym programem są tylko wtedy, jeżeli nastawienie przedsiębiorcy, pracodawcy do PPK jest pozytywne. To znaczy wtedy, kiedy pracodawca ceni swoich pracowników, kiedy zależy mu na tym, żeby pracownicy pozostali w danej firmie, kiedy nie skąpi na pracowników, bo w przeciwnym razie PPK wcale nie jest dla niego dobre. Wtedy, kiedy nie wierzy, nie rozumie, nie zna zasad, nie chce ich poznać, jest tylko obowiązkiem. Więc warto, żeby pracodawcy, przedsiębiorcy zrozumieli, że dodatkowy wydatek około 1% budżetu wynagrodzeń rzeczywiście przyczyni się do stabilizacji zatrudnienia. Tak wskazują badania i tak wskazuje praktyka. Jeżeli dajemy pracownikom 1% podwyżkę czy 1,5% podwyżkę, to wartość postrzegana tych pieniędzy jest niewielka. Natomiast jeżeli tworzymy coś, co jest dodatkiem, coś, czego na co dzień nie obserwują, coś, co wspólnie z państwem, z pracownikiem buduje wysoki poziom oszczędności, jeżeli zostanie zaobserwowane po jakimś czasie, pokazuje duże oszczędności. Zachęcam wszystkich do obserwowania swoich oszczędności w PPK na moje ppk.pl, logowanie i można się tam zalogować przez swój profil zaufany. W kontekście PPK w przyszłości mamy kilka etapów. Pierwszym, dużym, jest ponowny autozapis wszystkich zatrudnionych. To nastąpi na początku 2023 roku. Wtedy wszyscy, którzy nie uczestniczą w pracowniczych planach kapitałowych, zostaną do nich zapisani ponownie. Oczywiście z możliwością odstąpienia, jednakże chcielibyśmy, żeby jak największa część Polek i Polaków pozostała w pracowniczych planach kapitałowych. Ponadto chcemy przygotować przegląd ustawy. Chcemy zweryfikować te elementy, które są właściwe, stwierdzić, czy może coś powinno zostać poprawione. Chcemy, żeby ponowny autozapis i przegląd ustawy przyczynił się do jak najwyższego uczestnictwa Polek i Polaków.